Jesień potrafi nas zachwycić bogatą paletą kolorów. Mamy nadzieję, że my zachwycimy Państwa różnorodnością tematów, które tworzą koloryt naszego programu. To wszystko pokażemy w magazynie Niedziela w Mieście, realizowanym przez Tygodnik Katolicki Niedziela i Telewizję Orion w Częstochowie. Kamera, akcja! Za nami pierwsza historyczna ogólnopolska pielgrzymka kół gospodyń wiejskich do gospodyni narodu. Była ona świadectwem wiary i lokalnego patriotyzmu. Podczas wydarzenia zostały poświęcone haftowane sztandary kół gospodyń wiejskich. Jestem już 14 lat i znalazłam się w nim zupełnie przez przypadek, ale jest to chyba właściwe miejsce dla mnie. Spełniam tam swoje jakieś tam marzenia, spełniam swój wolny czas, w jakiś sposób zapełniam i myślę, że jest to miejsce, w którym każdy się może odnaleźć, i młodszy, i starszy. Właśnie niedawno dołączyliśmy do zespołu, już około roku śpiewamy w zespole ludowym Jubilatki. No i tak spodobało nam się to i już młodsze moje też dzieci chcą dołączać, ale jeszcze nie mogą, bo nie umieją śpiewać. I właśnie babcia nasza śpiewa też w zespole, no i tak rodzinnie bardziej. To jest moja wnuczka, to jest prawnuczka, także będę się pomału wycofywać, bo mam zastępców. Ale się cieszę, że ma kto przyjść, bo to trzeba kultywować, bo to daje taką chęć. Takiego odnalezienia się w ogóle, w całym takim, zresztą ludowizna to jest najmilsza strona. Dla mnie jest bardzo, już 40 lat kontynuuję, aż się prawnuczki doczekam, bo wnuczka no to kapkę wcześniej, ale... Powołałeś do życia Twój Kościół Święty, jako sztandar zniesiony dla narodów, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Pobłogosław te sztandary, aby ci, którzy się wokół nich gromadzą i którym one przewodzą, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny zawsze przyznawali się do Chrystusa, i aby nikt z tych, którzy wspólnie się modlą i wspólnie uświęcają, nie zginął, lecz by wszyscy doszli do wiecznej szczęśliwości. Śpiewamy sobie, uczymy się tak na inne występy. No, strój jest taki kolorowy, taki po prostu kolorowy. Jesteśmy tutaj w tradycyjnych strojach regionalnych, strojach rzeszowskich. Pielęgnujemy kulturę naszego regionu i chcemy ją pokazywać szerzej. I dzisiaj też mamy taką okazję, dlatego że występujemy tutaj dla publiczności, która jest zgromadzona właśnie w Częstochowie. To jest nasza polskość, bo jakby starsi, młodsi nie zaszczepili tego w genach, to by powiedzieli, a babciu, ty to możesz, a mi się to nie podoba, ale lubi,
Głosik maśliczny. No, ja ogólnie zaczęłam chodzić od tamtego roku, więc już prawie rok. Podoba mi się, nie wiem, po prostu jakoś tak mnie to zachęciło, że też moja babcia i w ogóle. I ci młodzi to teraz przyszli. Cieszymy się, że ma kto pomagać. Także oby tak to... Bo takie coś jak się w domu mówiła, idźcie tam, gdzie ludzie śpiewają, bo tam dobre serca mają. I to jest na pewno motto tego. W Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie odbył się powakacyjny dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie, nazywanego popularnie Oazą. Wydarzenie było połączone z obchodami jubileuszu 50-lecia domowego kościoła archidiecezji częstochowskiej, czyli rodzinnej gałęzi Oazy. I chyba też Pan Bóg tak wyzwala mnie, bo parę lat temu bym zupełnie nie powiedziała, że wyjdę tutaj i powiem świadectwo. Byłam kiedyś bardzo zamkniętą osobą, zresztą nadal gdzieś tam Pan Jezus jest we mnie w tym procesie takiego wychodzenia do ludzi. Ale dostałam takie, że tak powiem, dwa mocne słowa na tych rekolekcjach. Jesteś darem i chcę Twojego szczęścia. I to były takie gdzieś tam treści, które mi cały czas towarzyszyły podczas tych rekolekcji. Bo ja zawsze miałam takie myślenie, że muszę uszczęśliwiać innych, że mam zabiegać o czyjeś potrzeby, a Pan Bóg też powiedział, że On chce mojego szczęścia, że po to nas stworzył, żebyśmy my byli szczęśliwi. I to było dla mnie takie niesamowite. A drugim właśnie było takim, jesteś darem, już nie musisz się wstydzić, być gdzieś tam przygarbiona z głową do ziemi, tylko że tak jak każdy inny, jesteś mi potrzebna i ja Cię kocham. Przeżywamy powakacyjny dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie i w ramach tego spotkania, które jest co roku, w tym roku świętujemy 50 lat domowego kościoła archidiecezji częstochowskiej, a więc tej gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Od 13 lat należymy do domowego kościoła i widzimy, jak nasze małżeństwo kwitnie, ale też jak bardzo zbliżyliśmy się do Pana Boga. Ta relacja jest taka żywa, jest inna niż była przed domowym kościołem, przed wstąpieniem domowego kościoła. I myślę, że wiele małżeństw dokładnie tak ma, że zmienia się ta relacja i do Pana Boga, i do współmałżonka. Dla mnie to wielka łaska i radość takiego działania z małżeństwami, ubogacenie się też ich duchowością i tym, że to piękne przenikanie się naszych powołań i że małżeństwa także potrzebują kapłana na drodze formacji, czy na spotkaniach kręgu, czy na rekolekcjach wakacyjnych. Takie życie na co dzień często jest takie trudne, dobijające, a tutaj w Oazie mogę się spotkać z ludźmi, takimi moimi ludźmi, ludźmi od Pana Boga, dziećmi Bożymi, mogę z nimi porozmawiać, podzielić się Słowem Bożym i jeszcze bardziej wzrastać, każdy daje sobie świadectwo nawzajem. To nie jest koniec, że tym jubileuszem nie zamykamy jakiegoś etapu tylko, żeby poświętować i właściwie wszystko skończyć, tylko tak naprawdę to nowy początek, więc byśmy dalej mieli tego
Bożego Ducha i żeby jak najwięcej małżeństw chciało się formować w domowym kościele i w ogóle młodzieży, dzieci także w światu życia. Na Jasnej Górze odbyło się 21. Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Tegoroczne forum było poświęcone tematyce odkrywania sensu życia i pięknego jego przeżywania. Wśród zaproszonych gości był m.in. Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka. Na Jasnej Górze mamy bardzo dużo młodzieży, właśnie przyjechało tutaj do nas. Dzisiaj będziemy tak w sumie rozmawiać o wierze naszej, żeby ją jakoś usilniać, żeby była jak najlepsza. I spotkaliśmy się tu, żeby właśnie jak najwięcej się dowiedzieć, jak najbardziej zaczerpnąć z tego właśnie dzisiejszego spotkania. Spotkanie pokazuje nam, że jest wspólnota osób wierzących w Polsce, młodych, i daje to takie poczucie siły i że nie jesteśmy sami w naszej wierze. Przyjechałyśmy z liceum prywatnego w Szymanowie, sióstr niepokalanek. Cała nasza szkoła, czyli około 75 osób. Młody człowiek zadaje sobie pytania, po co jest, kim ma być, co ma robić i czy jest sens życia, i na pewno wiele osób takie pytania sobie zadaje. I myślę, że właśnie kieruje się młody człowiek właśnie takim pytaniem, co on ma robić ze sobą i robi wszystko, żeby jakoś się odnaleźć w tym świecie. Słowo Boże mówi nam jasnie, że Pan mówi nam jasno, dziecko kochane, przecież jest rzecz pewna, moją pewnością jest to, że ja Ciebie kocham, tylko musisz troszeczkę przejść z takiego poziomu emocjonalnego na poziom taki intelektualny, takiej dojrzałości, tak, wiem, że Cię kocham. Bo my w życiu bardzo często przeżywamy to, co mamy z rodzicami, nie? Że masz 13-14 lat i masz poczucie, że Twoi rodzice Cię nie kochają. Czasem jest taki okres, że rodzice już Cię wychowali 15 lat, nie? Pracują na Ciebie już tyle miesięcy, że szkoda gadać. Wydali na Ciebie ponad 100 tysięcy złotych, czy ile, a Ty mówisz, mama mnie nie kocha, bo mi nie da 20 zł, nie? I tak samo z Panem Bogiem jest taki okres, że nie widzisz wartości, że intelektualnie wszyscy Ci mówią, jesteś skarbem, jesteś drugi, jesteś na tym świecie, dlatego że Pan Bóg chciał. Gdyby Pan Bóg nie chciał, żebyś był na tym świecie, to by Cię nie było. Przeżywamy 21. już spotkanie, forum, Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich na Jasnej Górze. To temat tego dzisiejszego spotkania jest: Bóg nadaje życiu sens. Poszukujemy sensu życia, szczególnie dla młodych ludzi, i chcemy, żeby oni usłyszeli, że to Bóg nadaje życiu sens. I właśnie dlatego ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak, który jest biblistą, który ma wspaniały przekaz i do młodzieży, który potrafi zapalić młodzież, pokazuje, wydobywając z Biblii, że to Bóg jest tym, który nadaje sens życiu każdemu człowiekowi. Jeszcze raz, wszyscy razem! Jesteś! Te spotkania jednak są bardzo ważne.
bo oni też przyjeżdżają z różnych miejscowości Polski. Widzą to bogactwo różnych szkół, bo przyjeżdżają w różnych strojach też szkolnych, takich mundurkach szkolnych. To też pokazuje pewne bogactwo tych szkół i oni też poczują się tak wzmocnieni w swoich środowiskach, że to nie tylko tam małe środowisko, gdzie oni są, ale w całej Polsce jest masę młodzieży, która właśnie w tym duchu się kształci, w duchu katolickim. Kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że Matrix, w którym byłem otoczony, ideologia tatuaży, ideologia ciągłego powtarzania HWB i innych wulgarnych zwrotów myśleniowych okłamała mnie, zdałem sobie sprawę, że umieram i przyszedł po mnie czas. Pierwszy raz w życiu zrozumiałem, czym jest prawdziwy czas. Tego, że ciebie i mnie tak naprawdę otacza waluta czasu, a nie materiału, pieniędzy. Dzisiaj większość z was wychowywanych jest w walucie pieniądza. Mówi wam się, że musicie się dobrze uczyć, bo musisz dobrze zarabiać. Uważam, że to kłamstwo. Nigdy nie będziesz dobrze zarabiał, jeżeli nie będziesz znał waluty czasu. Będziesz pozyskiwał środki, ale nigdy nie będziesz nimi mądrze kierował, jeżeli nie odnajdziesz tego, który powołał cię do życia na ziemi. Boga Ojca, który dał ci kod DNA i 9 miesięcy tkał cię w łonie twojej mamy. Ja jestem absolwentem jednego z liceów ogólnokształcących katolickich, trzecim rocznikiem w latach 90., czyli na samym początku. Myślę, że wtedy, jak ja chodziłem do szkoły, to gdybyśmy ze wszystkich szkół zebrali, to być może wszyscy uczniowie by się tutaj zmieścili, a dzisiaj jest reprezentacja. To pokazuje, że szkoły katolickie mają bardzo ważne przesłanie, nie tylko od strony tej edukacyjnej, ale przede wszystkim wychowawczej i wartościowej. To jest bardzo... No, po prostu cieszę się, bo dzisiaj tutaj, gdy się witaliśmy, gdy był początek, to aż ciarki mnie przechodziły, że tyle fajnej młodzieży jest znakomitej. Wierzysz! Niech wasza wiara nie będzie na papierze! Wierzysz! Wierzysz! Niech ta strona inne serca bierze! A ja też wierzę, młodym nie nagrywa aparatem sony, młody bądź dzisiaj pozdrowiony! Ja też tak lubię nagrywać innych ludzi, aby potem serca ludzi do wiary obudzić. Konwencja o prawach dziecka powstała w latach 70., w 89. weszła w życie, nie zmieniała się, a jednak ta młodzież uważa, że ma inne prawa, być może inne obowiązki niż my 25-30 lat temu, a jednocześnie przepisy są takie same. Pewnie mają różne nowe problemy, telefony w szkole, jakieś formy spędzania czasu, ale koniec końców dochodzi do tego, że problemy są te same najważniejsze. O to, jakie będzie moje życie, o to, kim będę, z kim będę w przyszłości i czy będę dobrym człowiekiem. Te pytania dzisiaj tutaj padały, w jaki sposób wypełnić swoje życie. I te problemy są zawsze takie same i oby było dużo młodzieży, która tego typu pytania sobie zadaje. Kilka dni po objęciu urzędu na Jasną Górę przybył arcybiskup Antonio Guido Filippazzi, nuncjusz apostolski w Polsce. W rocznicę święceń kapłańskich zawierzył swoją posługę Matce Bożej. So if you go to the nunciature in Warsaw. W nuncjaturze apostolskiej w Warszawie widnieje herb mojego poprzednika. Jako zawołanie biskupie wybrał słowa nolite timere, czyli nie lękajcie się. Myślę, że moją misją jest mówić Kościołowi i społeczeństwu w Polsce nie lękajcie się oraz starajcie się budować lepszą przyszłość. Try to build a better future.
This is, I think, my mission. Droga przez Matkę do Jezusa. To jest nasze stałe, bym powiedział, pielgrzymowanie, a to, że nuncjusz z pewnością przyjeżdża, żeby zawierzyć, może jeszcze teraz tak prywatnie, a kiedyś oficjalnie, swoją posługę w Kościele na ziemi polskiej i dla Kościoła powszechnego, to my jesteśmy współuczestnikami i tej radości, ale i tej ufnej modlitwy. Ksiądz arcybiskup rozpoczyna swoją posługę w naszej ojczyźnie. Dlatego my pragniemy naszą serdeczną modlitwą otaczać jego posługę w Kościele polskim, w państwie polskim, aby była owocna, aby to zlecenie papieskie, które zostało księdzu arcybiskupowi oddane, by wypełnił do końca zgodnie z Bożą wolą. Jestem tutaj, żeby zawierzyć moją posługę. Ponadto dzisiaj przypada rocznica moich święceń kapłańskich, a także rocznica śmierci mojej mamy. Dlatego przybyłem do Maryi jako do mojej drugiej matki. Największym sojusznikiem w walce z nowotworem jest profilaktyka, podkreślały uczestniczki pielgrzymki kobiet po chorobie nowotworowej piersi, czyli Amazonki. Panie przybyły na Jasną Górę tradycyjnie w pierwszą sobotę października, Międzynarodowego Miesiąca Świadomości Raka Piersi. Przyszła któregoś dnia do Jasnogórskiego Centrum Informacji pani Ania Stefańczyk, taka nieśmiała, taka wycofana, taka nie wiadomo, nie wiedziała co i do kogo się zgłosić. I w pewnym momencie zauważyłam ją i pytam, jak można pani pomóc? A ona mówi, siostro, nie wiem. Chciałabym zorganizować ogólnopolską pielgrzymkę Amazonek, ale nie wiem od czego zacząć i na czym skończyć, a była ze swoim mężem. Więc ja wtedy mówię, pani Aniu, wydaje mi się, że pani trafiła w dziesiątkę, ja panią zaprowadzę do ojca kustosza, do ojca przeora, poznam panią z tymi ludźmi, z którymi trzeba panią poznać i po prostu będziemy organizować pielgrzymki. I tak to się zaczęło. I tak trwa aż do dnia dzisiejszego. Przychodzimy tutaj do ciebie, matko, by tobie powierzyć całe nasze życie, abyśmy umiały je przeżywać z nadzieją i ufnością. Pani nasza Jasnogórska, przyjmij nas i zawierzenie całej naszej rzeczywistości. Ukochaj nas w swoim niepokalanym matczynym sercu, ukryj nas. Tylko daj mi, Panie, proszę, skrawek nieba i nic więcej, i nic więcej mi nie trzeba. Co roku jeździmy tutaj do Matki Bożej modlić się przede wszystkim o zdrowie. Dziękuję za łaski, polecać się opiece. Razem z koleżankami, tutaj jest pani prezes naszego Związku Podhalan. Przyjeżdżamy co roku, bo to jest takie miejsce, to jest taki moment, kiedy człowiek ładuje baterie na kolejny rok. Także warto przyjechać. No zresztą widzicie, co się dzieje. O Maryjo, Maryjo, słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła.
działamy z taką energią jak Podhale. Czyli jak Górol lubi śpiewać i tańcować, my Amazonki tak samo. Jesteśmy radosne, otwarte i chcemy po prostu dotrzeć do każdej wioseczki, małej izdebki i po prostu ogłaszać, że profilaktyka, badanie, samokontrola jest najważniejsza. Wy Amazonki, biorąc udział w 26. już ogólnopolskiej pielgrzymce kobiet po chorobie nowotworowej piersi, najlepiej wiecie, że plany Boga są często zaskakujące i niezrozumiałe. I wiara to nie przechadzka z Panem Jezusem. Wiara nie jest czymś łatwym, bo zobowiązuje nas do przyjęcia tego wszystkiego, co Bóg dla nas przygotował. Będą to chwile radości i szczęścia, ale najczęściej będzie to krzyż, bo nie ma chrześcijaństwa bez krzyża. A wiara to często nie występuje bez cierpienia. Wiara jest zaufaniem Bogu w każdej sytuacji. Nie tylko wtedy, kiedy wszystko się dobrze układa, ale również wtedy, gdy wszystko się wali, gdy pojawia się krzyż. Bez krzyża nie ma zmartwychwstania. Wiara hartuje się w ogniu bólu, w cierpieniach, w chorobie, w przeciwnościach losu. Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że to są kobiety bardzo silne, bo one mimo swojej sytuacji życiowej, zdrowotnej, one się po prostu nie poddają, a myślę, że właśnie Stowarzyszenie Amazonek pomaga im zapomnieć o sobie, a iść ku innym po to, żeby im pomóc wtedy, kiedy będą chwile najtrudniejsze. I takie są Amazonki. Otwarte, szczere, radosne, pogodne, mimo wszystko i uśmiechnięte. I takie je znam i częstochowskie, i podhalańskie, i każde inne, bo takie są Amazonki. Po prostu się nie dają, a już jak zawierzą Matce Bożej, to wtedy po prostu wszystko jest o wiele łatwiejsze. Składamy na Twoje matczyne niepokalane serce, nasze życie i nasze zdrowie, naszych bliskich, wszystkich uchodźców z Ukrainy i innych uchodźców nielegalnych, jak pomóc ludziom, którzy uciekają. Ty, która jesteś uzdrowieniem chorych i nadzieją w cierpieniu, Matką naszą, każdego z nas i wszystkich, spójrz dzisiaj na nas swoim matczynym sercem. W Tobie pokładamy całą naszą nadzieję. Ja miałam bardzo dużo szczęścia, bo ja wyłapałam chorobę bardzo wcześnie. I czy przeżyłam szok? Na początku tak. A później ta choroba dała mi dużo siły. Dzięki tej chorobie, za którą, parodia, ale dziękuję Bogu, poznałam te wspaniałe kobiety, poznałam bardzo dużo ludzi, zmieniłam nastawienie do życia, przewartościowałam dużo rzeczy i chociażby to brzmiało bardzo paradoksalnie, mam lepsze życie. I dziękuję za tą chorobę, bo dużo mi dała dobrego. W naszym programie pokazujemy dobre, wartościowe i pozytywne treści. Jeżeli podzielają Państwo nasz punkt patrzenia na świat, proszę koniecznie oglądać następne wydanie magazynu Niedziela w Mieście, do czego już teraz serdecznie zachęcam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.